Sponsorem audycji jest OANDA TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Ten odcinek będzie o zwrocie. Zwrot odbywa się na drogach właściwie powszechnie. Pierwszym dużym graczem, który się na niego zdecydował, jest globalna wypożyczalnia samochodów. Amerykański Hertz ogłosił, że pozbywa się ze swojej floty 1/3 aut na prąd, które z pompą kupował jeszcze 2 lata temu. Ale odwrót Hertza to tylko pierwsza cząstka problemów, bo elektryki, które miały w kosmicznym tempie zawojować świat, znalazły się właśnie w poważnym kryzysie. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy. Zakup 100 tysięcy aut Tesli Hertz ogłosił jesienią 2021 roku i był to wtedy największy zakup dokonany przez jednego zamawiającego. Oficjalnie ogłosił, że chce być liderem zmiany na rynku motoryzacyjnym w Ameryce Północnej. Auta elektryczne wjeżdżały wtedy z impetem na czołówki mediów na całym świecie. Firma twierdziła wtedy, że gigantyczny zakup elektryków to odpowiedź na potrzeby konsumentów, ale prawda była nieco inna. W postpandemicznym świecie samochody na benzynę stały się towarem na wagę złota. Z powodu zerwania łańcuchów dostaw, mało która fabryka samochodów na świecie produkowała z pełną mocą. Na wybrany model czekało się nawet 2 lata, ale wypożyczalnie czekać nie mogły. Zajeżdżone stare auta musiały wymieniać na bieżąco. Gigantyczne zamówienie złożone w Tesli było więc chwytaniem się brzytwy przez tonącego. Pomogło też firmie Ilona Muska, która w tamtym czasie miała się źle. W ten sposób Hertz stał się właścicielem 100 tysięcy aut modelu Tesla 3 i zapłacił za nie w październiku 2021 roku o 1/3 więcej niż zapłaciłby za ten model dziś, bo firma Muska stale tnie ceny, a skutkiem jest gwałtowny spadek wartości aut używanych. I dlatego Hertz wystawia na sprzedaż 2-letnie Tesle z przebiegiem 150 tysięcy kilometrów po, uwaga, 20 tysięcy dolarów za sztukę. Płacił za nie 2 razy więcej. Zatem skoro ceny spadają, to dlaczego nad rynkiem aut na prąd zachodzi słońce? Po wcześniejszych rekordach w końcówce roku na rynku amerykańskim sprzedaż aut elektrycznych rosła już w żółwim tempie. Powodów jest kilka. Po pierwsze, samochody elektryczne nawet dla Amerykanów są za drogie. Ich ceny wprawdzie spadają, o tym jeszcze powiemy, ale koszty kredytu są rekordowo wysokie. Amerykański Bank Centralny trzyma wysoko stopy procentowe, bo walczy z wysoką inflacją. A to znaczy, że raty kredytów też są rekordowo wysokie, i tych hipotecznych, i tych samochodowych. Bo mało który Amerykanin kupuje nowy samochód za gotówkę. Po drugie, zapał osłabł ze względów praktycznych, bo przy amerykańskich drogach ładowarek wciąż jak na lekarstwo, a że kraj jest niemały, więc podróże bywają dalekie, co zmienia podróżowanie autami na prąd w wielką operację logistyczną. Dodatkowo klimat elektrykom nie sprzyja, niska temperatura to mniejszy zasięg na bateriach i więcej postojów, a w USA arktyczne mrozy to ostatnio nowa norma. Po trzecie, auta na prąd nadal są droższe niż tej samej klasy auta na benzynę. I choć producenci robią co mogą, by te ceny wyrównać, to i tak bilans wciąż jest niekorzystny dla nowej technologii napędu. Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy wziąć pod uwagę szybki spadek wartości nowego auta po wyjechaniu nim z salonu. W ciągu pierwszych 3 lat auto elektryczne traci około połowy swojej wartości. Im droższe auto, tym większa strata. Do tego jeszcze wrócimy, a na razie po czwarte.
Na rynku amerykańskim, jak na wielu innych rynkach na świecie, obowiązują rządowe dopłaty do elektryków. Pełna dopłata to 7,5 tysiąca dolarów, czyli niemało, ale obejmuje ona tylko auta z limitem ceny, a od niedawna także wyprodukowane w całości poza Chinami, bo Stany Zjednoczone prowadzą z tym państwem wojnę handlową, a to ograniczyło pulę modeli z ponad 40 do kilkunastu. A skoro o cenach mowa, to teraz będzie o ich spadku, który przewyższył szale na niekorzyść elektryków, gdy chodzi o głównego bohatera tej opowieści, czyli wypożyczalnię Hertz. Bo gwałtowny spadek cen używanych aut elektrycznych, w tym samochodów marki Tesla, sprawił, że firma postanowiła się ich pozbyć. W biznesie takim jak wypożyczalnie samochodów, ich niższa wycena rynkowa to niższa wartość całej firmy. Tak było w tym przypadku i to pomimo, że zgodnie z deklaracjami producenta Tesli, auta tej marki miały być odporne na przeceny. Był to zresztą jeden z głównych argumentów, którymi Elon Musk, właściciel Tesli, przekonywał do swojej marki. Jego auta miały w trakcie użytkowania wraz z upływem czasu drożeć. Dzisiaj obniża ceny aut nowych, by sprostać chińskiej konkurencji. Model Tesli numer 3 kosztuje już poniżej 35 tysięcy dolarów. Średnia cena auta elektrycznego spadła w USA o blisko 20%. Wynosi niewiele ponad 50 tysięcy dolarów i bardzo blisko jej do średniej ceny auta benzynowego, czyli 48 tysięcy. Na koniec o nieoczekiwanym zwycięzcy wyścigu po elektryfikację w transporcie. To uwaga! Hybryda, bo mniej odważnych konsumentów popycha w stronę aut, które są trochę elektryczne, a trochę nie. Producenci widzą w tym szansę dla siebie, bo sprzedaż samochodów hybrydowych wzrosła w końcówce roku w tempie dwucyfrowym. W Stanach Zjednoczonych ten wzrost wyniósł ponad 76%. Gorzej było w Europie, ale i tutaj auta na wtyczkę i benzynę sprzedają się coraz lepiej i to pomimo agresywnego rozpychania się chińskich marek, które oferują swoje auta elektryczne po oszałamiająco niskich cenach. W sumie w Europie w całym ubiegłym roku niemal co drugie nowo rejestrowane auto było hybrydą lub elektrykiem. Polska na tym tle wypada blado. Rejestrujemy 3 takie auta na 100, czyli 13 razy mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Dlaczego tak mało? Po prostu nas nie stać. W ubiegłym roku nowe auto elektryczne kosztowało średnio 250 tysięcy złotych. W Polsce więc odwrotu od elektryków nie będzie, bo niezmiennie i generalnie stoimy do nich tyłem. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.